Magda Gessler zwróciła się do swoich fanów ze specjalnym apelem. Wpis restauratorki na Facebooku okazał się wypełniony bardzo prywatnymi przemyśleniami. Prowadząca Kuchennych Rewolucji przyznała m.in., że najgorszą chorobą jest samotność. Magda Gessler opublikowała na swym profilu na Facebooku środowy apel, w którym zwróciła się do wszystkich swoich sympatyków. Gwiazda przyznała, że portal społecznościowy jest dla niej platformą dzielenia się nie tylko radosnymi, ale i bolesnymi, trudnymi doświadczeniami. Przekazała też, iż bardzo cieszy ją zaufanie, jakim obdarzyło ją wielu internautów. Magda Gessler zaapelowała do fanów, dlatego chcę wam opowiedzieć o sobie. I będę to robić. Bo jestem prawdziwa. Tyle, że dla większości z was znana tylko z telewizji. I tak jak wy mam uczucia, emocje, lęki, motywacje. Jestem człowiekiem, który składa się ze sprzeczności, ale układa się w całość, żeby nadać sens sobie i innym. Chciałabym dawać wam moc, siłę do działania. Bo ja jej też wielokrotnie potrzebowałam, a nie było obok nikogo, kto by mi ją dał. Napisała Gessler. Celebrytka przyznała, że trudne chwile samotności doprowadziły do sytuacji, w której straciła wiarę w swoją pracę, ale i ludzi. Dlatego też poprosiła fanów, aby ufali przede wszystkim sobie i zawsze słuchali swojej intuicji. Wiecie, że jestem wielką fanką ludzi. Może największą. Zawsze widzę dobro, dostrzegam rzeczy, których inni nie widzą. Potem czasami przychodzi rozczarowanie. Ale nie zwątpię w moc ludzi. Bo dzięki nim, bo dzięki wam, jestem. Życie bez drugiego człowieka nie ma sensu, dodała gwiazda. Dzisiaj grzeje, 1. Ewa Sałacka zmarła tragicznie, osierociła 12-letnią córkę. Latami opłakiwała mamę, dziś to dorosła, piękna kobieta 2. Świat polskiego filmu w żałobie. Nie żyje wybitna artystka, ogromna strata. Bardzo prywatny wpis restauratorki Magda Gessler poprosiła fanów, aby nie unikali ludzi, a raczej szukali u nich wsparcia. Stwierdziła bowiem, że samotność to najgorsza choroba. W jej wyleczeniu może jednak pomóc zaufanie do siebie oraz słuchanie zarówno swego serca, jak i rozumu. Nie idź ślepo za tłumem. Miej swoje zdanie i nie bój się go głośno i jasno wyrażać. Buduj siebie. Dzięki temu codziennie rano będziesz mieć poczucie spełnienia i siły. Bo twoja droga będzie miała kierunek nadany przez ciebie. Nie porównuj się z innymi. Porównuj się ze sobą i idź wyżej i wyżej. Trzymam za ciebie i za siebie kciuki. Jestem obok. Myślę o tobie stale. Zakończyła wpis prowadząca Kuchennych Rewolucji. Najlepsze newsy dnia,
Źródło, Facebook. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PLN, Google News.